Czym była afera Dziwex? W jaki sposób młode Polki trafiały do włoskich lokali kontrolowanych przez mafię? Dlaczego wiele z nich nie chciało wracać do Polski? Kto śpiewał piosenkę o tej niecodziennej historii? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Rok 1980. Komunizm, trudno dostępne artykuły użytku codziennego, ogólna bieda i zwykła chęć lepszego życia sprawiły, że tysiące młodych Polek zgłosiło się na przesłuchania do żeńskiego zespołu baletowego dla potrzeb estradowych. Biuro Imprez Artystycznych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych poszukiwało dziewcząt po 18 roku życia z maturą o proporcjonalnej budowie ciała, najlepiej mieszczących się wzrostem w przedziale od 168 do 172 cm. Castingi do zespołu baletowego odbyły się w Warszawie, Krakowie, Łodzi i kilku innych miastach. Dla zaznaczenia, jaki luksus i blask czeka przyszłe tancerki, warszawskie kwalifikacje wraz z darmowym noclegiem dla uczestniczek odbywały się w prestiżowym hotelu europejskim. Przesłuchania dziewczyn marzących o wielkiej karierze, które w większości nie posiadały żadnych kwalifikacji do udziału w zespole tanecznym, odbywały się w bardzo profesjonalnej atmosferze. W skład komisji oceniającej występy wchodzili choreografowie oraz włoscy impresario. Słowiańska uroda i zdolności Polek zostały docenione przez dwie włoskie agencje artystyczne, Oliviero i Tea Maggioli, które zdecydowały się zatrudnić aż 1500 kobiet. Dla większości młodych Polek wyjazd za granicę, a tym bardziej na zachód, był wówczas wręcz nieosiągalnym marzeniem. Marzeniem, które dzięki ZPR miało się spełnić i być przepustką do lepszego życia. Krótko po wyjeździe do Włoch okazało się jednak, że agencje artystyczne były agencjami towarzyskimi, kontrolowanymi przez włoskich bossów. Zaś estrada, na której miały występować, zamieniła się w ciemne sale nocnych lokali. Po raz pierwszy o tym procederze na łamach dwutygodnika Antena doniósł w marcu 1981 roku Jan Śpiewak. W artykule zatytułowanym Dziwex i Mafia możemy przeczytać: są dowody, że w roku 1980 wysłano do Włoch około 300 rzekomych balerin, a podejrzewa się, że ta liczba może być pięciokrotnie większa. Dziewczyny się rozpiły, a większość wylądowała jako prostytutki na autostradzie. Milicja oceniła, że naganiacze z Polski zarobili na tym nielegalnym procederze co najmniej $1 000 000. Z kolei redaktorom telewizyjnym udało się odnaleźć kilka rzekomych ofiar castingów tanecznych, czego efektem był reportaż Atrakcja z tłem, w którym kobiety anonimowo opowiadały o swoich przeżyciach. W materiale wypowiedział się również pracownik Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, który przyznał, że za wysyłanie dziewcząt do włoskich burdeli otrzymał ogromne łapówki. Po nagłośnieniu sprawy w kraju wybuchła głośna afera. Według Śpiewaka była to największa afera handlu żywym towarem w historii polskiej kryminalistyki, a cena numeru Anteny z artykułem o aferze na bazarze Różyckiego wzrosła 30-krotnie. Według ustaleń dziennikarzy Polki trafiały w okolice Florencji i Mediolanu do agencji towarzyskich Rosa Pantera, Blue Notte, Omnibus czy Moulin del Topo. Tam rzekomo odbierano im paszporty, straszono bronią, a za nieposłuszeństwa były okaleczane. Wiele osób zachodziło w głowę, jak to jest jednak możliwe, że w czasach komunistycznej Polski tyle kobiet otrzymało paszport oraz zezwolenie na tymczasowe opuszczenie kraju. Jak się okazało, każda z pań dostała pracowniczy paszport służbowy Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, ponieważ oficjalnie były one tancerkami i członkiniami zespołów Mette Show, Lady Chic czy Berdo Show. Po ujawnieniu afery pracownicy i dyrektorzy ZPR utrzymywali, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Nie dochodziło do żadnych przestępstw, a do Włoch legalnie pojechały zespoły taneczne. Milicja wszczęła jednak śledztwo i aresztowała kilku pracowników ZPR. Za kraty trafiło również dwóch Włochów, Camillo Casalia i Claudio Massieri,
pracujący dla Tea Maggioli. Włoska policja zajęła się tą agencją i aresztowała jej właściciela Mario Gaviragiego po tym, jak w jednym z lokali znaleziono ciało kobiety, która miała wciśnięte do gardła nylonowe rajstopy. We włoskim półświatku oznaczało to, iż została skutecznie uciszona, bo za dużo mówiła o interesach mafii. O włoskich praktykach na łamach życia Warszawy opowiedziała również 20-letnia Magda. W mojej grupie tanecznej było nas pięć. Na lotnisku przywitał nas ten Camillo Casalia, czarujący sukinsyn. Trzy dziewczyny z naszej grupy miały pecha, zaszły w ciążę. W innych grupach było jeszcze gorzej. Jednej przestrzelono policzek, o dwóch zaginął wszelki ślad. Prawie wszystkie się rozpiły. Z kolei dziewczyna o imieniu Mariola tak zwierzała się dziennikarzowi Ekspresu Reporterów. Było trudno. W lokalu nie było sali z parkietem do tańca, tylko boksy, jak dla koni, a w nich stolik i kanapa. Nie chciałam za nic do tych boksów. Nieraz dostałam za opór po twarzy. Czasem wystarczało, abym klientów upijała, a klient mnie wtedy obśliniał i obmacywał. Aferą żyła cała Polska. Wokół sprawy bardzo szybko zaczęły narastać rozmaite plotki. Przez długi czas milicja obywatelska nie dopuszczała dziennikarzy do jakichkolwiek akt czy informacji. Momentem przełomowym było zwołanie konferencji prasowej, na której opinia publiczna została poinformowana o tym, że śledztwo prowadzone jest na międzynarodową skalę, a dziewczyny wyjeżdżały do Włoch na dwa sposoby – jako turystki lub jako współpracownice agencji Oliviero. Rzecznik prasowy MO zdradził, że milicja przesłuchała już 40 kobiet. Śledztwo jest trudne, gdyż dziewczyny boją się mafii, a działania przestępcze naganiaczy nosiły znamiona legalności. W ZPR kwalifikacją dziewczyn do wyjazdu zajmowały się bowiem uprawnione do tego komisje. Jednocześnie rozdmuchanie na cały kraj afery, określonej w dodatku słowem dziweks, stało się dużym problemem dla kobiet, które wyjechały do Włoch z ZPR. Ujawnione przez dziennikarzy historie sprawiły, że zaczęły być one traktowane przez otoczenie jak zwykłe prostytutki, a wstyd przed rodziną i opinią publiczną przełożyły się na ich opór przed składaniem zeznań. Sprawa była tak głośna, że w 1981 roku o aferze powstała piosenka wykonywana przez popularnego artystę Rudiego Schuberta, który w utworze napisanym przez Zenona Laskowika śpiewał: Kraj zasobny był w dziewczyny, chętne do podjęcia pracy. Szły więc prima baleriny, dla mych Włochów jak na tacy. Dziweks, dziweks, interes złoty. Jadą dziewczyny do Włoch na roboty, dziweks, dziweks, dla wszystkich sfer. Girls Polish Export from PRL. Choć dziweks był popularnym tematem w polskich mediach, żaden z redaktorów nie mógł polecieć do Włoch, aby osobiście przyjrzeć się sprawie. Udało się to dopiero młodemu dziennikarzowi Maciejowi Piotrowskiemu z kulis. Na miejscu Polki pracujące dla agencji Omnibus przekazały mu jedynie, że pracują tam w charakterze prowokatorek do zamawiania drogiego alkoholu. Karabinierzy zapewniali go z kolei, że stale monitorują lokale rozrywkowe i nikt nie skarżył się na złe traktowanie, zaś ich zdaniem Casalia jest jedynie ofiarą pomówień. Dodatkowo polskie małżeństwo kierujące grupą Yoko Show, mającą kontrakt z Oliviero, wskazało, że pomówienia są autorstwem jednej z piosenkarek Ewy G., która miała zbyt wygórowane żądania pieniężne. Sprawa komplikowała się tym bardziej, że wiele przesłuchiwanych kobiet wcale nie uważało, iż doszło do jakiegokolwiek przestępstwa, a nawet okazywały wdzięczność agencji za możliwość wyrwania się z Polski. Nie wiadomo, po co gazety to rozgrzebują. Wyjechałam, zobaczyłam kawałek świata, zarobiłam. Kupię mieszkanie spółdzielcze. A tak to bym do emerytury stała za bufetem na stacji kolejowej w mojej miejscowości, mówiła jedna z kobiet na łamach kulis. ZPR rzekomo otrzymywało $220 za każdy dzień pracy Polki wysłanej do Włoch. Kobiety inkasowały z tego $33, co równało się średniej miesięcznej pensji w Polsce. Po zakończeniu umowy z ZPR wiele z nich przedłużało pobyt za granicą i nawiązywało kontakty bezpośrednio z włoskimi agencjami. Po ujawnieniu tych informacji w prasie
We włoskiej ambasadzie wielokrotnie wzrosła ilość wniosków o wizy składanych przez młode Polki. Nowe światło na sprawę rzucił także oficer biura kryminalnego MO, który wyjaśnił Piotrowskiemu. Dziennikarzom się wydaje, że w aferze Dziweksu chodzi o prostytucję w takim naszym wydaniu. Jest inaczej. Dziewczyny wyjeżdżały do Włoch pod pozorem występów i będą obstawały przy tym, aby nie nazywać pewnych spraw po imieniu. We Włoszech dostały się w tryby systemu wypróbowanego przez Casalie. Zaraz po przyjeździe były zaznajamiane z regulaminem agencji, który rzeczywiście był rygorystyczny. Ze swoich pokoi wychodziły tylko do pracy o godzinie 22. Do południa spały. W lokalu ich stałe miejsce było na tak zwanej wystawie, czyli przy stolikach na środku sali. Nie znały języka. Z klientami porozumiewali się kelnerzy, którzy też informowali, czy blondynka jest, jak to określali, już ujeżdżona, czy też dopiero debiutuje. Młode Polki na pewno wiedziały jedno. Mają zwabić do stolika klienta i namawiać go do konsumpcji w loży za parawanem. Jeśli były oporne, właściciel dołączał do grupy 2-3 prostytutki i po kilku dniach te oporne dostrzegały, że nowe koleżanki zarabiają więcej, cieszą się względami szefa i otrzymują od klientów prezenty. I raczej już się nie stawiały. Wszystko wskazywało więc na to, że zdecydowana większość kobiet wiedziała, iż do Włoch nie jedzie po to, aby tańczyć w zespole. Ich rolą było zachęcać pijanych klientów do zakupu drogich alkoholi. Część z nich na tym poprzestawała. Inne dobrowolnie wchodziły w intymne relacje z klientami. Jak jednak wynika z zeznań niektórych kobiet, z pewnością pojawiały się także przypadki, gdzie Polki doświadczały przemocy, a nawet były zmuszane do prostytucji. Wynikiem dziennikarskich artykułów i prowadzonego śledztwa przez MO był sporządzony w 1984 roku akt oskarżenia. W procesie pojawiły się zarzuty handlu żywym towarem, czerpania zysków z nierządu oraz przestępstw dewizowych. Był on niejawny, a w trakcie jego trwania nie zdołano udowodnić handlu żywym towarem i czerpania zysków z prostytucji. Największym dylematem dla sądu było pojęcie konsumpcji, które żadna ze stron nie chciała skojarzyć z nierządem. Finalnie sąd skazał na 2 lata w zawieszeniu i grzywnę kierownika działu eksportu i importu ZPR. Szeregowym urzędnikom pomagającym w procederze wymierzył karę roku więzienia w zawieszeniu i grzywny. Przepadły również poręczenia za Casalie i Masieriego, każda po 100 tysięcy dolarów, ze względu na brak ich wstawiennictwa. Casalia zmarł na raka płuc parę miesięcy przed końcem procesu, zaś Masieri kompletnie zlekceważył polski wymiar sprawiedliwości, co umożliwił mu brak umowy ekstradycyjnej pomiędzy Polską i Włochami. Wskutek procesu agencja Omnibus zerwała współpracę z kontrahentami Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Na jej miejsce jednak szybko zjawili się inni. Już latem 1985 roku we Włoszech zaczęły występować polskie grupy za pośrednictwem najważniejszej instytucji wysyłającej muzyków za granicę, czyli Pagartu.